Cześć, witajcie z tej strony Grid. Jakiś czas temu omawialiśmy sobie wszystkie rodzaje statków, jakie występują w No Man's Sky'u, czyli promy, transportowce, myśliwce, solary, egzotiki, statki strażników. No trochę tego jest. I wtedy wspomniałem, że nie głupio by było zrobić jakiś filmik, czy też raczej serię filmów, gdzie poszukamy sobie jakichś fajnych statków z każdego rodzaju. Dzisiaj mam dla was dwa takie statki. Zaczniemy sobie oczywiście od promów, jako że są najsłabszymi statkami, najmniejszymi i chyba najrzadziej używanymi też. Ale powiem wam, że znalazłem coś naprawdę wyjątkowego. Wpierw sobie polecimy do promu S-klasy, gdzie będziemy musieli trochę zainwestować, ponieważ jest ona rozbita, no ale to zawsze S-klasa, nie? Także będzie występować na planecie zawsze, nie? Drugi prom, nie pamiętam jakiej klasy był, ale powiem wam, że pierwszy raz w życiu, pomimo tylu godzin, ile przegrałem w No Man's Sky'u, pierwszy raz w życiu się z takim spotkałem. Jeżeli on występuje, to pewnie może występować wszystko. No ale dobra, polećmy sobie. Oczywiście pamiętajcie o wyłączeniu multiplayera. No i wszystko postaramy się zrobić w galaktyce Euklidesa, jak w 90% filmów. Dobra, lećmy z portalami do glifu. Z glifami do portalu. Lądujemy na Ruich B8, odkrywca Kapitan Kanada. Także teraz wezwijmy sobie nasz statek, ponieważ będziemy musieli się udać na konkretne koordynaty. Tak patrzę, co mi się tu odpaliło. Generalnie misje mam zrobione wszystkie, więc nie wiem za bardzo, co chodzi, ale to nie istotne. Przełączmy się na widok pierwszoosobowy, ponieważ, no tak jak mówiłem, musimy znaleźć odpowiednie koordynaty i na nie dotrzeć. Koordynaty to będzie plus 29,57 łamane na minus 20,76. Pierwsze nam zaczynają rosnąć. Drugie maleją. Jest ok. Jest tutaj jakaś bojka komunikacyjna. Nie wiem, czy to czasem nie będzie ona. Zaraz zobaczymy. Wspomniałem o tym, że no szatle nie są najlepszymi statkami i raczej nimi latać nie będę, ale czemu po niego lecę? Pomyślałem sobie, że fajnie by było mieć całą kolekcję statków, czyli
od szatla, przez eksplorera, transportowiec, jakiegoś egzotika, jednego albo dwa, bo no, mamy dwa zupełnie różne rodzaje egzotików. Poprzez właśnie myśliwce, czy tam statki sentineli. Tak, żeby z każdego rodzaju mieć przynajmniej jeden statek, nie? Dlatego właśnie też rozpocząłem poszukiwania szatli. No i akurat tutaj dwa dość ciekawe modele mi się trafiły. Jeszcze tu mnie chcieli przesądować, no łobuzy. Bojek komunikacyjnych natrzaskane co niemiara, czyli najprawdopodobniej jesteśmy w dobrym miejscu. No i sobie obejrzyjmy finalnego poszukiwacza. Jak widzicie, S-klasa, no faktem jest dość dużo tutaj do naprawiania, no ale myślę, że to nie jest jakiś problem, jeżeli ktoś już trochę gra i to też powinien, myślę, mieć spokojnie zasoby, żeby go tutaj naprawić. Nie będę go przejmował, bo mam już dość dużo statków, a polecimy jeszcze po kolejny, którego będę chciał wziąć. Fajne te światła na przodzie, albo silniki hamujące to są? No nie wiem. Ale generalnie taki standardowy szatelek, nie? Ale już na S-klasie. Sporo nanitów zaoszczędzone, nie? Jakby nie patrzeć. Tak patrzę, czemu ja mam tak ładownię zawaloną. No ale dobra, whatever. Jest to pierwszy z szatli, który wpadł mi w oko, który możecie sobie wziąć, jeżeli wam się spodoba. A teraz polecimy po drugi. Coś ciekawszego. To znaczy, inaczej, moim zdaniem coś ciekawszego, ponieważ nie spotkałem się z takim szatlem. I było to dla mnie spore zaskoczenie, nie? Drugi statek, tak jak mówiłem, także to będzie shuttle, czy też prom, używając naszego języka, ale dość wyjątkowy. Jeszcze raz powtórzę, dla mnie wyjątkowy, ponieważ przez tysiące godzin, jakie gram w No Man's Sky'a, nie spotkałem jak dotąd jeszcze takiego shuttla, także mam nadzieję, że uda się go zdobyć. Niestety problem tu jest taki, że będziemy musieli na niego zapolować, czyli po prostu znaleźć jakiś posterunek handlowy, wylądować i no, czekać na farta, aż przyleci. Także lećmy z tym koksem. No tutaj też dosyć sporo dniętych bojek naćpane, więc no, jakiś hauler. Ale my akurat nie chcemy haulera. S-class hauler tu jest, jeżeli byście chcieli.
A jak już powiedziałem, nie po haulera przylecieliśmy, tylko po szatla. No i tu musimy zrobić troszeczkę inaczej. Musimy poszukać jakiegoś posterunku handlowego. I sobie na niego polecieć. Ktoś tutaj postawił bazę, więc zapewne tego haulera S-klasę, transportowca S-klasę też będziemy tutaj szukać. Znaczy się inaczej, można tutaj na niego zapolować, może w ten sposób. Dobra, ja tutaj wrzucę pauzę. A ładne statki tu latają. A-klasa. Tutaj B-klasa. Ale malutki shuttle w sumie też całkiem fajny. Tutaj właśnie szukamy szatla z tymi pionowymi silnikami startowymi, ale widziałem takiego, który posiadał 4 silniki. Także jeszcze chwilkę się wstrzymamy, zobaczymy co tu nam wyląduje. W ogóle dość nietypowe statki tutaj lądują, muszę wam przyznać. Spójrzcie na tego z tymi... Nie wiem czym. Powiedzmy, że to są generatory osłon, tak? Po bokach. Tu to oczywiście sobie nadinterpretuję, ale... Kurde, całkiem ciekawe elementy statków tutaj są, których... Nie widziałem lub nie zwracałem uwagi wcześniej na nie. Spory transportowiec. Dość ciekawie wygląda z tym podświetleniem, nie? Co prawda, jeśli chodzi o transportowce, to też mam swoje ulubione. No, akurat do nich nie należy, ale do przewozu gazów, płynów, nie? Jeżeli ktoś by chciał jakoś tutaj RPG-ić tą gierkę, no to jak najbardziej ten by się nadawał, nie? Pod taki transport takich rzeczy. Dobra, pauzuję i czekam dalej. Nie wiem, czy o nich mówiłem, chyba jeszcze nie. Tutaj mamy 2 szatle też właśnie z tymi jakby generatorami po bokach. Też dosyć ciekawie to wygląda, nie? Fajnie by było, gdyby z tego działka zrobili. Kolejny bańkowy transporter. Dość ciekawa kolorystyka tu jest. Czerwono-niebieski.
trzeba przyznać, że niespotykana planetka. W sensie niespotykana pod względem występujących statków na niej, nie? Nie, nie chodzi mi to o samą planetę, tylko o to, co tutaj ląduje na tym posterunku. Tutaj taki tip, jeżeli przyjdzie burza, radioaktywna burza, żeby nie marnować bez sensu zasobów na non-stop doładowywanie tarczy i tak dalej, po prostu przełączcie sobie stopień trudności, żeby wam ona nie zagrażała, nie? No chyba, że tak jak ja na jednym swoim save'ie gracie na permadeath z zablokowanym ustawieniem, zmianą ustawień trudności, no wtedy to już dupa, nie? Wtedy musicie sobie radzić. Wiecie co? Kilka godzinek czekałem na ten statek, żeby go upolować i no niestety nie przylatuje. No zaraz wam pokażę, o który mi dokładnie chodzi. Dlatego sobie w zastępstwie kupimy tego. Nie handel. Nie jest to dokładnie model, jaki bym chciał. Ale powiedzmy, że z przymrużeniem oka ujdzie, nie? Zakupię go do swojej floty. I zaraz przejdziemy do statku, jaki chciałem znaleźć. Co prawda zrobiłem mały research i istnieje ryzyko, że nie da się go znaleźć. No ale to o tym za chwileczkę. Posłużę się tutaj filmem z kanału Top Games, Rare Shuttle Ships i No Man's Sky. Jeżeli chcecie, będziecie mogli odwiedzić tutaj ten kanał, zostawię linka w opisie tego filmu. I teraz tak. Sprawdziłem planetę. Planeta się zgadza, jestem na właściwej planecie. Jestem na właściwym systemie, we właściwym systemie chyba powinienem powiedzieć, no ale nieistotne. System też się zgadza. Jestem na posterunku handlowym. Próbowałem też na stacji kosmicznej. Szukałem tego statku około... Inaczej, nie szukałem. Czekałem na niego, aż przyleci. 3-4 godzin chyba. I teraz tak... Te elementy statków faktycznie występują w shuttle i w tym systemie statki są jakby generowane z tych elementów, ponieważ widziałem takie statki tylko, że z silnikami z jednej strony. A przejdźmy sobie może do obejrzenia samego statku. Także widziałem szatle z takimi silnikami, ale tylko po jednej stronie były montowane. Nie udało mi się trafić na statek, który by miał te silniki rozmieszczone właśnie w taki sposób jak tutaj, że są one z dwóch stron, nie? Symetrycznie rozłożone. Próbowałem szukać tego statku na No Man's Sky Glyph Exchange. Tutaj oczywiście jak najbardziej polecam tą stronkę, bo jest zajebiaszcza. Weźmy sobie galaktykę Euklidesa, ponieważ to było w galaktyce Euklidesa. Weźmy sobie szatla. Weźmy sobie, zaznaczmy z tym silnikiem i wróćmy poszukiwania. Nie widzę, ile wyników mi wyszukało. Poczekajcie. 80 wyników. Także możemy sobie spokojnie przejrzeć wszystkie. Z jednej strony. Tutaj w ogóle cygara, ale też z jednej strony. Ten tak samo. I przejrzałem wszystkie statki. Próbowałem składać te statki, w sensie wyszukiwać tych statków według różnych kryterii. Dodałem moduły, dodałem kokpit. To, co na filmie tutaj zobaczyłem, że posiada ten statek, którego szukałem. No i jak widzicie,
Zaraz jedziemy do końca, więc dużo tutaj nie zajmie. Jak widzicie, no nigdzie go nie ma. Jest z jednej strony, z jednej strony, z jednej strony. Ale nikt, przynajmniej tutaj na Glyph Exchange, nie wrzucił namiaru na taki statek z silnikami po obu burtach, nie? Tutaj ten jest tak w miarę zbliżony, ale to też nie jest to. Tutaj ten. Ale to wszystko ma silniki tylko po jednej stronie, nie? Tak jak tutaj na filmie widzimy, że silnik jest z dwóch stron, nie? Także no, Glyph Exchange trochę mnie zmartwiło, no ale mówię spoko, nie? No, może po prostu nikomu taki się nie podobał, może nikt na taki statek nie trafił, więc... No jak widzicie, no koleś ma go tutaj, nie? Fajny shuttle z czterema wirnikami pionowego startu, pięcioma silnikami na zapleczu. No ale... Kuźwa... Weźmy sobie, cofnijmy. Przez 4 godziny mi nie przyleciał, więc... Być może ten statek faktycznie jest. Nie będę negował tego. Ale później tak spojrzałem na... Tutaj? Tutaj. Później spojrzałem na jego nazwę. RY-5 Ranon. No Man's Sky tak nie nazywa statków, nie? W No Man's Sky'u mamy jakiś tam, nie wiem... Yoko... Sen... Utopia, nie? Czy jakoś tak, nie? No weźmy, powiedzmy, że nawet angielskie nazwy będą. A to mi wygląda bardziej na oznaczenie takie RY-5, no dość techniczne, z których No Man's Sky chyba nie korzysta, kurczę, no nie wiem. Mogę się mylić, ale zaczynam bardzo mocno wierzyć, że jest to po prostu statek zmodowany przez jednego z graczy. Zobaczcie, no cztery silniki, nie? Po dwa na bokach. Mam wrażenie, że jest to statek po prostu zmodowany przez jednego gracza, czy jednego z graczy. No i że zdobycie tego statku po prostu będzie niemożliwe dla nas, nie? Jeżeli komukolwiek z was by się udało go zdobyć, będę bardzo wdzięczny za informację. Poświęcę nawet wtedy kilkanaście godzin, żeby na niego poczekać. No niestety, mówię, tutaj się poddałem. Kurde, się wystraszyłem, że akurat przyleciał i go przegapię, nie? Abym się wkurzył. Ale nie, no jak widzicie, jest to prawie to, czego szukam, tylko że ma silniki z jednej strony. Nie wiem, co tu się odwaliło, czy to tak miało być, czy nie. No ale koniec końców zdecydowałem się wziąć tego szatla. Jak na szatla, no muszę przyznać, że i tak ma bardzo fajny wygląd. Dodatkowo ten silnik na samej górze jeszcze też robi ciekawą robotę, plus te stateczniki, osłony na burtach i te generatory czegokolwiek, co to tam jest, nie? Także no niestety, nie znalazłem szatla, którego poszukiwałem. Nie znalazłem szatla, którego wam chciałem zaprezentować. Musiałem się zadowolić czymś innym. Jestem troszeczkę niepocieszony, ale... Jakby nie patrzeć, ten wygląd tego szatla też jest dość unikatowy, no. Nie jest to, co chciałem, ale nie możemy mieć wszystkiego, co chcemy, nie? Przynajmniej nie zawsze. Dobrze. Dzięki wam śliczne za oglądanie. Tym smutnym akcentem myślę, że zakończymy ten filmik. W następnym filmie pobawimy się w poszukiwania... Nie wiem. Myślę, że transportowce. W następnym filmie poszukamy sobie jakichś fajnych transportowców. Zrobimy tak jak tutaj, że znajdziemy jedną S-klasę jakąś przyzwoitą,
plus drugi jakiś, moim zdaniem, ciekawy model, nie? Także zapraszam w razie czego do oglądania, zapraszam na live'y w poniedziałki, środy i piątki, zawsze około 21:00, plus od czasu do czasu jakieś partyzanckie live'iki, ale to będę starał się pisać na społeczności, bo już zostałem za to zrugany, że tego nie robię, także będę się zawsze starał was informować wcześniej o live'ie. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.